czas rozpoczynamy posiedzenie Komisji Budżetu. Chciałam powiedzieć, panie prezydencie, panie dyrektorze. Możemy o spokój prosić? Bardzo bym prosiła, tak? Panie prezydencie, panie dyrektorze, na moje ręce wpłynęło pismo od dwóch członków naszej komisji. Może ja przeczytam. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie szybkiego zwołania posiedzenia Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej w Grudziądzach, podczas którego omówiona zostanie sytuacja finansowa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Władysława Wygańskiego. I tak, pierwszy punkt jest program naprawczy placówki przygotowany w celu uzyskania niskoprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Drugi punkt, struktura zobowiązań wymagalnych oraz działania, jakie podjął dyrektor szpitala w celu ich spłacenia i nieregenerowania w przyszłości. Trzeci, rodzaje świadczeń medycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z uwzględnieniem wartości umów, na podstawie których są one realizowane. Chciałam powiedzieć, że nad tym pismem, rzeczywiście nie powiem, ale się zastanawiałam, czy w ogóle ma sens to spotkanie robić, ponieważ te dwa punkty, z pełnym szacunkiem dla tych naszych członków komisji, jest po prostu to jakby jeszcze w tej chwili nierealne, ponieważ pan dyrektor nie dostał jeszcze materiału naprawczego. Drugi punkt, ten drugi punkt jakby wchodzi w plan naprawczy tego pierwszego punktu, więc nie widziałam aż takiej potrzeby, żeby to robić. No ale szanując członków komisji, postanowiłam jednak zorganizować to spotkanie. Tak, proszę przewodnicząca. Jeszcze będzie czas. Także ja po prostu powiem, że byłam troszeczkę jakby zaskoczona tymi tematami, ale po prostu pozwoliłam sobie to po prostu zorganizować. Z tym, że powiem tak. Każde spotkanie z panem dyrektorem, uczestniczy pan prezydent, pan skarbnik, uważałam, że jest to na ten czas jest wyjątkowo dobrze wytłumaczone. Pan dyrektor na każdym posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala, Komisji Zdrowia, na komisji tłumaczył dokładnie. No z tym, że ten nasz tutaj kolega radny Spoladek na 7 spotkań Rady Społecznej Szpitala uczestniczył 2 razy. Przykro mi, można w każdej chwili coś wszystkim zawsze pasować. No ale uważam, na 7 spotkań, 2 razy uczestniczyć na Komisji Rady Społecznej, no jakiś przypadek wyjątkowy. Także bardzo bym prosiła jeszcze jedno, żeby te pytania. Nie się tego spotkania. Te pytania, jeżeli będziemy tak debatować, kto ile był na spotkaniu, to może rozejdźmy się i dyskutujmy. Ale przepraszam bardzo, jeżeli mamy pod takim tym robić, to może w ogóle się rozejdziemy. No przecież ja nie przyszłam po to, żebyśmy się wzajemnie obrażali. Poszanowałam was, zrobiłam spotkanie, posiedzenie Komisji Budżetu, więc spokojnie to przyjmujemy. Ja powiem po prostu szczerze, że no troszeczkę wyleciało mi wątek, ale wrócę do niego. Także bardzo proszę o zabranie głosu tutaj pan na Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja chciałbym na początku podziękować za to, że Pani Przewodnicząca zwołała posiedzenie komisji. Jak zadzwoniłem do Pani Przewodniczącej, informując o tym, że wysłaliśmy takie pismo z prośbą o to, aby w możliwie krótkim czasie było to posiedzenie komisji zwołane, to Pani Przewodnicząca powiedziała wówczas, że też myślała o tym, żeby zwołać to posiedzenie komisji. Także dziwię się, że dzisiaj Pani Przewodnicząca zmieniła poniekąd zdanie. Nie wnikam w szczegóły. W każdym razie ja może uzasadnię, dlaczego nam zależało na tym, aby zwołać w możliwie krótkim czasie posiedzenie Komisji Budżetu, podczas którego omówimy dzisiaj sytuację finansową szpitala. Pierwszy element to jest to, iż podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej pan dyrektor informował, że dzień po sesji, czyli 31 marca, miały być konsultacje, ostateczne już konsultacje pomiędzy Formebisem, szpitalem, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie programu naprawczego.
Poinformował również, że tydzień później Formedis ma taki deadline, czyli ostateczny termin na przygotowanie programu naprawczego. W związku z tym założyliśmy, że no najpóźniej w ubiegły czwartek taki program naprawczy powinien znaleźć się w szpitalu. W związku z tym, że pan dyrektor prosił podczas sesji Rady Miejskiej o to, abyśmy w możliwie krótkim czasie procedowali ten projekt programu naprawczego, czy program naprawczy, który przygotuje firma Formedis, i żebyśmy w miarę szybko go przyjęli, żeby szpital mógł go jak najszybciej wdrożyć, uznaliśmy wspólnie z radnym Tomaszem Smolarkiem, że nie ma na co czekać, że sesja kwietniowa odbędzie się praktycznie za chwilę. Mamy okres świąteczny w międzyczasie. W związku z tym prosiliśmy panią przewodniczącą między innymi z tego względu o możliwie krótkim czasie zwołanie posiedzenia komisji. Druga kwestia, struktura zobowiązań wymagalnych. Strasznie przeanalizowaliśmy sobie tą sytuację i strasznie zaniepokoiło nas to, że zobowiązania wymagalne wzrastają w tak gigantycznym tempie. W związku z tym chcielibyśmy jak najszybciej, aby dyrekcja szpitala przedstawiła nam pomysł czy plan działania, jak tej sytuacji zapobiec, ponieważ przypomnę, że jak we wrześniu przyjmowaliśmy uchwały, na mocy których wyrażaliśmy jako Rada Miejska zgodę na poniekąd wyrażaliśmy zgodę, bo to była zgoda na obciążenie hipoteki, ale ona się wiązała z udzieleniem blisko 100 milionów złotych pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych. Te zobowiązania wymagalne miały w pewnym sensie uzdrowić sytuację szpitala, miały zobowiązania wymagalne nie być generowane. Na koniec roku wygenerowane zostały w wysokości około 25 milionów złotych, a na koniec lutego przyrost, z tego co zrozumiałem, o 9 milionów, bo do 34, czy około 34. Także ta sytuacja strasznie nas zaniepokoiła i ta tendencja wzrostowa w ciągu dwóch miesięcy o 9 milionów złotych. I kolejna kwestia, też dla nas to było szokiem, co powiedział pan dyrektor, i przeanalizowaliśmy sobie, przemyśleliśmy trochę tą sytuację, w związku z tym też ten wniosek, że szpital składał, tak zrozumieliśmy przynajmniej wypowiedź pana dyrektora, źle przygotowane wnioski o zakontraktowanie świadczeń medycznych. Takie wnioski wyciągnęliśmy, być może mylne, mam nadzieję, że mylne, ale pan dyrektor powiedział, że kontrakty są niższe o 4,5 miliona złotych. W związku z tym chcielibyśmy też poruszyć tę kwestię i też dowiedzieć się, jakie działania zostały podjęte, aby tą sytuację wyprostować, ponieważ na sesji wiemy, że mamy ograniczony czas na dyskusję, dlatego uznaliśmy, że Komisja Budżetu jest odpowiednią komisją, która może tymi sprawami się zająć. No i kolejna kwestia, podczas jednego posiedzenia sesji dowiedzieliśmy się, że jest finansowanie na wszczepianie zastawek w Grudziąckim Szpitalu. Podczas drugiego posiedzenia, podczas drugiej sesji, kolejnej sesji dowiedzieliśmy się, że dyrektor NFZ-u nie chce podpisać protokołu z rokowań. Krótko później media poinformowały nas o tym, że takiego protokołu nie ma, bo nie było rokowań. W związku z tym chcielibyśmy uzyskać informację, gdzie pojawił się jakiś błąd czy szum informacyjny, tak delikatnie to nazywając. I uważam, że jak najbardziej zasadnym jest, abyśmy dzisiaj zajęli się sytuacją Grudziąckiego Szpitala i abyśmy w możliwie najkrótszym czasie, bo może dzisiaj pan dyrektor nie jest przygotowany z tym programem naprawczym, ale możemy przerwać to posiedzenie komisji i kontynuować je, nie wiem, jutro, w czwartek, abyśmy jak najszybciej zapoznali się z programem naprawczym, o którym od wielu miesięcy podczas sesji radni pytają. Dlatego uważam, że jest zasadne. Gdyby nie było zasadne, to rozumiem, że pani przewodnicząca by tego posiedzenia nie zwołała. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, dlaczego po prostu ja się zgodziłam na to, po prostu na te posiedzenia komisji. Ponieważ wiedziałam, że planu naprawczego jeszcze nie ma. Drugiego punktu też uważałam, tak jak już mówiłam, należy jakby do pierwszego punktu, do planu naprawczego. Ale myślałam, że w ciągu tych dwóch tygodni, od sesji do momentu, gdzie dostałam to pismo, że coś wydarzyło się wyjątkowego. Oprócz tego, każde spotkanie w Komisji Budżetu jest bardzo ważne, to ja wiem, i tylko że dostałam to pismo w pilnym terminie, w pilnym czasie, więc o to mi chodziło, że dlaczego w pilnym terminie. Po prostu dlatego zastanawiałam się, czy to w ogóle ma sens zrobić to posiedzenie. Ale dziękuję bardzo, dziękuję panu dyrektorowi, panu prezydentowi, panu skarbnikowi, którzy najbardziej są zaangażowani w te sprawy. Także bardzo proszę, pan radny Kowalos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, zanim przejdę do meritum, to chciałbym się odnieść do protokołu, ponieważ ja udzielałem wywiadu też odnośnie czy ten protokół był podpisany czy nie, dotyczący zastawek i redaktora, któremu udzielałem tego wywiadu, poinformowałem, że jako przewodniczący Rady wysłałem drogą mailową do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby mi, że tak powiem, wprost w załączeniu z przesłanym artykułem, czy ten artykuł pokrywa się z prawdą, czy być może są tam jakieś nieścisłości. Do tej chwili odpowiedzi z NFZ-u nie otrzymałem, także dzisiaj nie mogę tutaj, że tak powiem, uzupełnić wypowiedzi kolegi radnego Pawła Napolskiego, który mówi, no bo też to wielu radnych interesowało. Ja na tą chwilę nie mogę udzielić odpowiedzi, natomiast Szanowni Państwo, ja byłem zwolennikiem tego, żeby jednak posiedzenia nie było, ponieważ pozwoliłem sobie porozmawiać, zadzwonić do Pana Dyrektora Macieja Hoppe, spytać się, jak wygląda sprawa programu naprawczego i zostałem poinformowany, że ten program naprawczy najszybciej będzie nie we wtorek, który dzisiaj mamy, tylko w piątek, we Wielki Piątek, tak? I uważałem, zresztą dyrektor też tak uważał, żeby to przełożyć. Mamy okres świąteczny i żeby dzisiaj nie rozmawiać o programie, ponieważ tego programu fizycznie, chyba że się coś zmieniło, nie ma. Poza tym inną sprawą jest chociażby to, że jak wyciągnąłem sobie protokół z ostatniej sesji, że tutaj nasz kolega radny Paweł Napolski te pytania już zadawał na sesji. Dzisiaj niejako one są powielane. Czy punkty z tematu posiedzenia, który dzisiaj się odbywa, czy struktura zobowiązań, czy program naprawczy, te pytania padały na sesji z ust pana radnego. Zacytuję, co dalej z programem naprawczym, bo zrozumiałem, że nie został jeszcze zaakceptowany przez BGK, nie będę dalej czytał, tak? Następna sprawa dotyczy zobowiązań wymagalnych, bo to jest dosyć dłuższa wypowiedź pana radnego, no, a dzisiaj debatujemy nad tym, co w zasadzie, rozumiem, że to były pytania, na które dyrektor do końca nie odpowiedział i dyrektor szpitala tej odpowiedzi udzieli na piśmie, tak jak mamy to w zwyczaju, czy to w miesiącu styczniu radni, którzy zadają pytania na sesji i dyrektor nie zdąży udzielić odpowiedzi, udziela odpowiedzi na piśmie. Także to jest drugi powód, dla którego też do końca uważam, że ta komisja nie jest niezbędna akurat w tym okresie, że można by było parę, że tak powiem, dni poczekać i bo przypuszczam, że pani przewodnicząca pewnie na nasz wspólny wniosek po tym, jak będzie ten, przepraszam, ten program naprawczy przygotowany, to zapewne jako Komisja Budżetu będziemy się chcieli z nim zapoznać. No i jedna rzecz taka, może to będzie troszkę odbiegała od tematu, ale panowie radni, cenię i naprawdę z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego, że tak dbacie o szpital, o to, co się dzieje w szpitalu, że tak powiem, jesteście bardzo aktywni na sesji i naprawdę jestem za to wdzięczny, bo mówię, no nie wszyscy radni, że tak powiem, się zajmują tematyką szpitala, natomiast jednej rzeczy mi brakuje i brakowało szczególnie w kadencji 2014-2018, kiedy podejmowaliśmy bardzo trudne decyzje, tak? Bardzo, bardzo trudne decyzje, tak, które skutkowały dzisiejszą sytuacją szpitala, bo to w kadencji 2014-2018 zadłużenie szpitala najbardziej wzrosło i wtedy nie mieliście pytań, tylko głosowaliście tak, jak były dyrektor wam czy prezydent odpowiadał. Ja pozwoliłem sobie tutaj, że tak powiem, informacje, czy to z telewizji kablowej, czy z Gazety Pomorskiej, czy jeszcze z nieistniejącego portalu Grudziądz sobie skopiować, ale nie chciałbym w tym momencie je przytaczać, jeżeli będę zmuszony, to Państwa wypowiedzi z tamtej kadencji mam tutaj przygotowane i będę cytował, bo to mi było. Wtedy, kiedy w zasadzie sposób zarządzania szpitalem, pozwalania przez samorząd na taki sposób funkcjonowania szpitala doprowadziło do tego, że obecny prezydent i obecny prezydent, wtedy radni klubu Platformy Obywatelskiej, wyszli z tego klubu na znak protestu, że nie zgadzają się z taką polityką. I wtedy mi najbardziej brakowało tego zaangażowania w sprawy szpitala. Bo dzisiaj robimy bardzo dużo i będziemy bardzo dużo robić, tak? I wszyscy mówią, każdy popełnia błędy. Nie mówię tego jako uwaga czy wytyk. Ale mówię, że to taki był fakt i tak był. Na tą chwilę dziękuję bardzo.
Ja tylko jeszcze dopowiem, że tak jak tutaj już radny Chybarowski powiedział, że może być, czy pan dyrektor jeszcze tego nie powiedział, że może plan naprawczy może być piąty. No dobrze, może będzie, ale przede wszystkim musi być stanąć jak na Radę Społeczną Szpitala, więc nie to, że piątek będzie i od razu robimy komisję budżetu. Przede wszystkim musi być Rada Społeczna, na Radzie Społecznej oczywiście też wiadomo, członkowie wiedzą, co mają robić, pytać się i głosować i tak dalej. Więc po prostu poczekajmy, niech nas spokojnie, no po co mamy, przepraszam, nie chcę słowa innego używać. Owszem, mamy to dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu, dyskutujemy, ale ja też jeszcze na początku powiedziałam, nie powtarzajmy tych samych pytań, aby tylko, żeby... No nie, komisja się odbyła. Dokładnie. Z panem rozmawiałam z panem dyrektorem. Niektóre odpowiedzi już są przekazane, niektóre będą, więc ja bym chciała, żeby jednak nie te same pytania tutaj sobie na komisji znowu zadawać. Dziękuję. Bardzo proszę, proszę bardzo. Ja również, ale... No dobrze, po kolei, dobrze. Pani przewodnicząca, ja tylko chciałbym podkreślić, że tak, po pierwsze, myślałem, że dzisiejsze posiedzenie komisji nie będzie miało takiego charakteru, jaki pani przewodnicząca z panem przewodniczącym przyjęliście. Myślałem, że będziemy skupiali się i dyskutowali nad sytuacją, obecną sytuacją szpitala i kierunkach, w których zmierzamy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na sesji pytałem o strukturę zobowiązań, ale mieliśmy informację o zobowiązaniach na koniec roku, gdzie było to 25 milionów złotych, około 25 milionów złotych. I o tę strukturę zobowiązań pytałem. Przyrost o 9 milionów w ciągu dwóch miesięcy zaniepokoił nas, że chcielibyśmy, dlatego też chcielibyśmy poznać strukturę tych zobowiązań i działania, które pan dyrektor bez programu naprawczego też może podejmować, aby tych działań, tych zobowiązań nie generować w takim zakresie, bo o tym również była mowa, przypomnę, we wrześniu. Że we wrześniu dajemy zielone światło na zaciągnięcie zobowiązań finansowych i sytuacja miała być już ustabilizowana szpitala w tym zakresie konkretnym, tak? To jest kolejna kwestia. Myślę, że powinniśmy działać dwutorowo. To, że komisja, po pierwsze może jeszcze tak, informacja na sesji padła taka, że w ciągu tygodnia Formedis ma dostarczyć raport, ma deadline na dostarczenie raportu, więc w mojej ocenie i w ocenie radnego Tomasza Smolarka, jeżeli pan dyrektor informuje o tym, że w ciągu tygodnia raport powinien być opracowany, więc przyjęliśmy to, że ten raport już w czwartek, w piątek najpóźniej u pana dyrektora na biurku się znajdzie. Bo staramy się traktować te informacje jako informacje wiarygodne. Kolejna kwestia, powinniśmy podejmować działania dwutorowo. To, że Rada Społeczna jeszcze nie zajęła się tym programem, to nie znaczy, że my jako członkowie Komisji Budżetu nie możemy zostać w niego wprowadzeni, analizować go i procedować w miarę szybko, tak jak pan dyrektor sobie życzył. I myślę, że to jest życzenie wszystkich grudziądzan, ponieważ wszystkim grudziądzanom zależy na tym, żeby jak najszybciej uzdrowić sytuację Grudziąckiego Szpitala. Nie będę tutaj odnosił się do ubiegłej kadencji, ponieważ pan przewodniczący nie był w klubie radnych Platformy Obywatelskiej, więc nie wie, jak klub radnych działał, jak obradował, ile razy pytał pana prezydenta o różne kwestie, wczesnego pana prezydenta, więc nie będę tych kwestii poruszał. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli się zająć tym, co pani przewodnicząca na prośbę radnego Tomasza Smolarka i moją ujęła w planie pracy komisji, a nie jakimiś dziwnymi wycieczkami, ponieważ jest o 13 zaczęliśmy posiedzenie komisji, 19 minut minęło i nic z tego posiedzenia komisji na razie nie wynika. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, proszę bardzo, proszę. Ja chciałem nawiązać do tych słów pana przewodniczącego Rady Miejskiej, ale również do pana radnego Napolskiego, bo może rzeczywiście pan Łukasz Kowarowski nie uczestniczył w spotkaniach klubu Koalicji Obywatelskiej, ale tak się składa, że ja w nich uczestniczyłem i tak jak pan przewodniczący powiedział, ja z tego klubu, a potem również obecny pan prezydent wyszliśmy. I o tym, panie radny, jednak moim zdaniem warto mówić i warto przypominać, bo ja sobie przypominam właśnie to, że odchodziliśmy w takim poczuciu całkowitej bierności klubu w odniesieniu do tego, co robi, a może raczej co nie robi ówczesny prezydent w kontekście
działań, moim zdaniem bardzo groźnych działań ówczesnego dyrektora szpitala. I wtedy klub Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem, zachowywał się, ogólnie powiedziawszy, indolentnie, a o tym trzeba przypominać mieszkańcom Grudziądza. I to nie jest jakaś zaszłość, którą możemy sobie od tak odciąć, o której możemy sobie od tak zapomnieć, bo właśnie problem, z którym my się mierzymy w tej chwili, wynika z tego, że to wszystko tak bardzo nabrzmiało przez to, że w mojej ocenie nieodpowiedniej osobie pozwolono działać bez najmniejszego choćby nadzoru. I to dopiero ten prezydent takowy nadzór nad szpitalem stworzył. I śmiem twierdzić, że gdyby nie ten nadzór stworzony przez obecnego pana prezydenta i gdyby nie ogromna praca pana skarbnika, który nad tym czuwa, to nasz szpital w tej chwili by nie istniał. I mnie również bardzo wzrusza i bardzo cenię tę panów tutaj troskę o to, co w tej chwili dzieje się ze szpitalem, ale przypominam, że ten szpital ma tak ogromne problemy właśnie dlatego, że te problemy przez ogromnie długi czas nabrzmiewały, a ówczesny, poprzedni prezydent nie robił z tym dosłownie nic. I warto wracać do tej przeszłości, bo ta przeszłość ma swoją kontynuację bolesną dla nas i całego miasta do teraz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja myślę, Szanowni Państwo, że przychylam się do tego, co mówi Paweł Napolski. Jesteśmy tutaj już od 20 minut i ten scenariusz dzisiejszego spotkania miał zupełnie inaczej wyglądać. Natomiast jesteśmy tutaj... drogi Łukaszu Kowarowski, mówimy o zupełnie innych rzeczach tak naprawdę. Jeżeli narracją, którą przyjmuje pan przewodniczący, czy też pan wiceprezydent, jest to, że będziemy piętnować radnych kadencji ubiegłej i będziemy mówili o tym mieszkańcom. Ja jestem tego świadom i biorę pełną odpowiedzialność i myślę, radny Paweł Napolski i radny Arkadiusz Gorzka również bierze pełną odpowiedzialność za wydarzenia z ubiegłej kadencji. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie chyba nie było powoływane na naszą prośbę po to, abyśmy rozpoczynali od tego i wytykali tym, którzy w tamtym okresie zachowywali się tak, a nie inaczej. Jeżeli mamy tak dyskutować, Szanowni Państwo, to możemy dyskutować jeszcze przez kolejne 15, 20, pół godziny i mówić, kto może bardziej jest jeszcze odpowiedzialny za to, jak wygląda dzisiaj szpital. I panie wiceprezydencie, to, że jak wygląda w chwili obecnej szpital, to nie ulega rzeczywiście, nie ulega wątpliwości, że pełen ciężar walki wziął na siebie pan prezydent Glamowski. Ale przypominam panu także, że my jesteśmy jako Koalicja Obywatelska w tej kadencji i akurat w działaniach, jeśli chodzi o szpital, dzielnie wspieramy pana prezydenta. Ale przyznam, że wracanie do retrospekcji, no to żywo mi przypomina czasy, w których żyjemy. Jeżeli lubujecie się państwo w wracaniu do retrospekcji, kto był bardziej odpowiedzialny, no to naprawdę, to po prostu mi ręce opadają. Myślę, że nie jest po prostu to... Panie Rady, wzrusza wstaska, aktywność, korespondencja... Panie wiceprezydencie, szanowny panie wiceprezydencie, ja panu nie przerwałem odrobinę kultury, dlatego zastanawiam mnie, no proszę, no możemy się licytować, tak? Wróćmy może, a może wróćmy jeszcze do kadencji dalszych. To tam i, bardziej no to no właśnie, panie przewodniczący, albo rozmawiamy tu i teraz o tym, o czym mówił radny Paweł Napolski, czyli o tym, że liczyliśmy, że ten program naprawczy będzie już tutaj na biurkach. Jeżeli go nie ma, to Szanowni Państwo, to spotkanie jest tylko po to, aby przyspieszyć pewne działania związane ze szpitalem, aby ten szpital wyszedł na prostą. I to chyba nie ulega wątpliwości, panie wiceprezydencie i panie przewodniczący. A jeżeli macie takie działania, że chcecie nam teraz wytykać, no to rzeczywiście, to może powie jeszcze coś radny Arkadiusz Gorzka. I rzeczywiście rozstańmy się i rozejdźmy się i żyjmy w przekonaniu, kto w tamtej kadencji funkcjonował. Dziękuję. Ja przepraszam bardzo, ale nie wracajmy, rozmawiajmy na temat tych punktów, które mamy dzisiaj do omówienia. Wiadomo jest. Ale chwileczkę. Proszę, dobrze? Przepraszam, zwracamy uwagę. Absolutnie.
Radny. Przepraszam, Pani Przewodnicząca. Zwracamy uwagę, że mówimy nie na temat, ale tutaj radny Malarek również mówi nie na temat, więc zwracamy... Odnosił się do tego Pani Przewodnicząca. Ale dobrze. Zostawmy, jesteśmy tutaj przy porządku, więc do tego się trzymajmy. Chwileczkę. Ja powiem tak. Czy będzie Pan cytował? Nie można było zakładać, tak, że już tak jak Pan ma że już ten plan naprawdę... Ja pozwolę zacytować. Przepraszam. Przecież było wiadomo, można do Pana Dyrektora, właśnie tutaj słyszałam, że niektórzy dzwonili do Pana Dyrektora i planu naprawczego nie ma, więc po prostu cały czas wracamy do planu naprawczego, że dzisiaj miał być. Nie, dzisiaj nie miał być i tak szybko pewnie nie będzie, bo w czwartek też nie, no bo też na pewno, ja mówię również, ja już powtarzam, że to musi jeszcze Rada Społeczna Szpitala też na posiedzeniu mieć, więc po prostu nie można w jednym dniu robić Rady Społecznej i również posiedzenia komisji. Nie, po prostu przepraszam bardzo, nie dobrze już. Mhm. Ale trzymajmy się porządku, dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, ja przysłuchuję się tej rozmowie od pewnego czasu i sądzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te punkty mogły być omówione. To nie musi być formalnie złożony plan naprawczy, nie musi być kwestia dotycząca zobowiązań wymagalnych, które muszą być formalnie, tylko może Pan Dyrektor, Pan Prezydent, Pan skarbnik nam przedstawić pewne założenia, my możemy się tego ustosunkować i sądzę, że od 20 kilku minut mówimy o historii. Po pierwsze, z tego co pamiętam, w poprzedniej kadencji nie było klubu Koalicja Obywatelska, była Platforma Obywatelska, więc panowie nie mogliście z tego wystąpić, bo tego klubu nie było. On powstał w tej kadencji. Ja tylko po prostu apeluję do Państwa, rozmawiajmy o szpitalu, jest to bardzo ważna sprawa, patrzą na nas mieszkańcy, patrzą na nas media, a my na dzień dzisiejszy rozmawiamy o zaszłościach. Oczywiście, one są bardzo ważne, nikogo tu nie będę podważał, że było tak, że taka była dyskusja, że Państwo byliście po innej stronie, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy w tych realiach i wysłuchajmy Pana Dyrektora, Pana Prezydenta, Pana Skarbnika dla dobra mieszkańców, Szanowni Państwo. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, kończąc ten wątek, tak, bo faktycznie, tak jak radna Arkadiusz Gorzka mówi, możemy rozmawiać, to nic nie stoi na przeszkodzie. Fakt jest taki, że nie mamy tego programu naprawczego i przynajmniej do piątku, tak jak dyrektor mówił, nie będziemy go mieli, ale już żeby uciąć tą dyskusję i tak jak tu radny Tomasz Smolar powiedział, czy będę cytował, tak zacytuję obecnego prezydenta, to jest jego oświadczenia. Z roku 2016 roku opublikowała to Gazeta Pomorska. Nie godzę się na instrumentalne wykorzystywanie mojej osoby jako bezkrytycznego automatu do głosowania. Napisał w uzasadnieniu swojej decyzji radny Maciej Glamowski, odchodząc wtedy z Platformy, czyli było coś na rzeczy, a wiadomo, że życie idzie do przodu i to było. Mamy nadzieję, że się już nie wróci, tak? Patrzmy do przodu i rozmawiajmy, ale nie zapominajmy. Ale nie zapominajmy. Nie przeszkadza Pan. Przed chwilą Pan by tego do wiceprezydentowi, a teraz Pan nie przeszkadza. Tylko nie ja się Pan sprawą, Pani Przewodnicząca. A teraz zakończmy już na prostu tę dyskusję. Mam bardzo prośbę taką, żeby nie przeszkadzać, kończąc. Nie patrzmy do przodu, ale pamiętajmy, co było kiedyś i co było przyczyną tego, co dzisiaj jest, bo ja będę pamiętał i póki będę żył, będę bardzo mieszkańcom o tym tłumaczył i przypominał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno do dyskusji z Panem Prezydentem, czy tam z Panem Skarbnikiem, czy Panem Dyrektorem będą. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, troszkę jestem zaskoczony przebiegiem akurat tej komisji. Myślałem, że to będzie mimo wszystko komisja merytoryczna, a widzę, że to zeszło wszystko na taką stronę polityczną. Jedna uwaga, Panie Przewodniczący, ja nie potrzebuję rzecznika, jestem tutaj obecny i wiem, co robiłem i absolutnie to, co rzeczywiście było w historii, tak, nie zgadzałem się z polityką ówczesnego prezydenta, nie zgadzałem się z polityką ówczesnego dyrektora szpitala i rzeczywiście to, co dzisiaj jest pokłosiem decyzji, które były podejmowane wiele, wiele lat temu. I taka jest prawda. Dzisiaj przez wiele lat, od początku tej kadencji, tak, borykamy się z problemem szpitala. Zrobiliśmy wszystko i tutaj chciałbym jasno podziękować radnym tej kadencji, bo zrobiliśmy wszystko, żeby ten szpital w ogóle uratować, żeby on mógł funkcjonować i że funkcjonuje. I to jest jakby wielka, myślę, zasługa.
Niewątpliwie, ale o tym będzie mówił tutaj szczegółowo w moim imieniu skarbnik, który zajmuje się nadzorem szpitala. Bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania szpitala mają też rozwiązania systemowe. Systemowe, mówimy tutaj o funkcjonowaniu, o kontraktach, o wielkości tych kontraktów, o... Czekamy w ogóle na rozwiązania systemowe, chociażby zapowiadane przez rząd od wielu miesięcy, jak już nie teraz, od lat. I sytuacja, myślę, także bieżąca, ale przyszła szpitala w bardzo dużym stopniu zależy od rozwiązań systemowych. I to, ja rozumiem, że Państwo nie jesteście zainteresowani moją wypowiedzią. Bo tak mi się wydaje, ale cóż, ja już kończę. Zatem ja Państwa bardzo serdecznie przepraszam, ale niestety o 14 mam inne, bardzo ważne spotkanie, na którym muszę uczestniczyć. Dlatego będzie tutaj, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, będzie mnie reprezentował skarbnik, który no, jakby na co dzień nadzoruje szpital. Minutę przed godziną 14 będę musiał po prostu opuścić to posiedzenie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Prezydencie, czy Pan Prezydent jeszcze ma coś powiedzieć? Nie. To już wiem, czy nie. To ja poproszę Pana Dyrektora wobec tego, tak? Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. Czy są pytania do Pana Dyrektora? Tak, proszę. No, to znaczy nie prowadzi. Pierwsze, jakby Pan Dyrektor mógł się ustosunkować do tych kwestii, które były poruszane, ponieważ dowiadujemy się, że nie ma programu naprawczego, a na sesji Pan Dyrektor mówił, że program, że firma Formatis ma czas, tydzień jeszcze, jak dobrze pamiętam, to było mówione, tydzień, do 31 marca miało być, tak jak już wcześniej wspomniałem, rozmowę pomiędzy Formatisem a Państwem i konsultacje chyba ewentualnie jeszcze jakieś z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, żeby wykluczyć alternatywy w tym programie naprawczym. I tydzień, tak Pan Dyrektor powiedział na sesji, ma firma Formatis, aby ukończyć ten raport. Więc jeżeli ma tydzień na ukończenie raportu, to ja rozumiem, że no, po ukończeniu tego raportu, raport ten jest przekazywany do Pana Dyrektora. Więc dla mnie te informacje, które były na sesji, wiązały się z tym, jednoznacznie z tym, że ten raport już od czwartku, piątku ewentualnie u Pana Dyrektora na biurku jest. W związku z tym prosiłem Panią Przewodniczącą o to, że prosiliśmy Panią Przewodniczącą o to, żebyśmy mogli jak najszybciej działać, bo gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że może dopiero na sesji majowej to być przyjmowany ten plan naprawczy. Nam zależy i Panu Dyrektorowi, jak rozumiem Panu Prezydentowi, myślę, że wszystkim radnym mieszkańcom, na tym, żeby jak najszybciej go realizować. Więc po pierwsze, Panie Dyrektorze, dlaczego jeszcze nie ma programu naprawczego? Po drugie, jak wygląda struktura zobowiązań wymagalnych oraz jakie działania podjął Pan Dyrektor, aby spłacić te zobowiązania wymagalne, które na koniec tego wynosiło około 34 milionów, nie generować kolejnych. No i jakie rodzaje świadczeń medycznych zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Magudziński Szpital z uwzględnieniem wartości umów, na podstawie których są one realizowane. No i jak wygląda sytuacja tego całego postępowania, czy ono było, czy nie było, jeżeli chodzi o wszczepianie zastawek. To takie pierwsze pytanie. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Oczywiście odnosząc się do zapytania, które jest jakby klucz tego spotkania dzisiejszego, dlaczego nie ma jeszcze programu naprawczego. Tak jak rozmawialiśmy i przekazywałem informacje na ostatniej sesji Rady Miasta, my posługujemy się pewnymi ustaleniami, które są ustaleniami umownymi, ale też ustaleniami dość elastycznymi w realizacji opracowania tego programu naprawczego. Dlaczego? Dlatego, że ma to być program, który jest programem rzetelnym, programem, który będzie mógł być wdrożony i który będzie mógł przynieść szpitalowi określone korzyści, określone rezultaty. I można śmiało opracować jakiś tam program, powiedzieć do tego dnia piszemy to, co zdążymy napisać, to, co tam zamieścimy. Będzie tym, co przyjmiemy, jak do tego się ustosunkują wszyscy, którzy będą mieli to zaopiniować, przyjąć i potem no, patrzeć, jak to jest realizowane, można różnie na ten temat mówić.
Tak jak powiedziałem wtedy, dzień po sesji Rady Miasta odbyła się wideokonferencja z firmą Formedis, w której uczestniczyliśmy my jako przedstawiciele szpitala, uczestniczył pan skarbnik z Wydziałem Nadzoru nad Szpitalem, uczestniczyła firma Formedis i uczestniczyli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. Na tym spotkaniu zostały zadane różne pytania ze wszystkich stron, bo jak powiedziałem wcześniej, program naprawczy i tutaj chciałbym od razu przy tej wypowiedzi poprosić Państwa, bo zakładam, że Państwo rozumiecie, o czym ja mówię i interpretujecie to w sposób właściwy. Nie wiem, czy to z Państwa strony, czy z powodu niezrozumienia mediów, które potem opinię publiczną no, dezinformują, muszę powiedzieć, bo to nie jest informacja, dezinformacja. Odczytam, jeżeli pozwolicie Państwo, fragment artykułu z Gazety Pomorskiej. Radni na polskich smolarach chcą przede wszystkim zapoznać się z programem naprawczym szpitala, którego powstanie od kilku miesięcy zapowiada dyrektor Maciej Hoppe, ale cały czas nie ujrzał on światła dziennego. Dyrektor szpitala od dłuższego czasu tłumaczy, że jego opracowanie jest uzależnione od przyznania nisko oprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Proszę Państwa, mam nadzieję, że to nie wy oświadczyliście. No, cieszę się bardzo, a prosiłbym media ewentualnie o to, żeby słuchały i starały się zrozumieć, a jak czegoś nie zrozumieją, to zapytały, no bo pisanie takiej bzdury, no to absolutnie wyklucza całą istotę naszego działania. Nie uzależnia powstanie programu od udzielenia pożyczki, tylko udzielenie pożyczki jest uzależnione od przyjęcia programu. I to trzeba zrozumieć. Tyle razy o tym mówimy, a jeszcze takie bzdury się pojawiają w mediach. Aż żal tego czytać. Ludzie się pytają, czy ja jestem świadom tego, co mówię. Jestem świadom i wiem, co mówię. Natomiast nie bardzo chyba coś powiem. Świadomi ci, którzy to piszą. I tu przepraszam za emocje, ale to jest bzdura. No, rozumiem, tak? Przepraszam, ale to jest bzdura. Nie ma, jak można takie rzeczy pisać? No, bardzo przepraszam, ale proszę bardzo, bardziej wnikliwe słuchanie i rozumienie, przynajmniej staranie się zrozumienia tego, o czym mówimy. I teraz wracając do klu wypowiedzi. Na tym spotkaniu, na tej wideokonferencji ustaliliśmy wszyscy razem, wszystkie strony, że program naprawczy wymaga zniesienia wariantowości. Zadane zostały kolejne pytania co do poszczególnych punktów tego programu, które wymagamy uściślenia, przesłania jeszcze drobnych informacji finansowych, żeby ująć je w analizach i w różnego rodzaju wyliczenia, które są przedmiotem formułowania różnego rodzaju działań opartych o te liczby. No i na tym tle ustaliliśmy, firma Formedis sama poprosiła, aby ten termin od dnia tego spotkania ustalić jako około 2 tygodnie. To padło na tym spotkaniu dzień po sesji Rady Miasta. Ja mówiłem na sesji, że to spotkanie następnego dnia się odbędzie i tak się stało. Dodatkowym elementem, o czym też mówiłem na sesji, było wykorzystanie konstrukcji tego planu naprawczego do spełnienia wymogów wynikających z ustawy o działalności leczniczej, mówiących o tym, że podmiot leczniczy, który za rok poprzedni zanotował stratę finansową, jest zobowiązany wdrożyć w życie plan naprawczy, który tą sytuację naprawi. I postanowiliśmy, żeby nie pisać dwa razy tego dokumentu, że prześlemy jeszcze do firmy Formedis sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2021 po to, żeby od razu ten program formułował wszystkie swoje założenia pod kątem zarówno pożyczki, którą chcemy otrzymać w Banku Gospodarstwa Krajowego, jak również pod kątem wynikającym z obowiązku wynikającego z ustawy o działalności leczniczej. Jak wiecie Państwo wszyscy, w związku z sytuacją covidową od 2 lat, a również dotyczy to roku tego, bieżącego, wykonanie, sporządzenie sprawozdań finansowych jest przesuwane. Jest przesuwane. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych z uwagi na różnego rodzaju okoliczności związane z COVID-em, w tej chwili z sytuacją też na wschodzie, rząd polski, Ministerstwo Finansów przychyla się do prośb, szczególnie są to prośby płynące ze strony księgowych różnego rodzaju instytucji, aby przesuwać termin sporządzenia sprawozdań. Ten termin został przesunięty o okresy 3-miesięczne dla jednostek sektora finansów publicznych o miesiąc, czyli teoretycznie
Mamy prawo sporządzić to sprawozdanie do końca kwietnia. Natomiast my je sporządziliśmy w terminie ustawowym, nie korzystając z tego przywileju przesunięcia terminu, po to, żeby też właśnie nie przeciągać spraw związanych z zakończeniem, finalizacją postanowień programu naprawczego. I tutaj no, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, mimo trudności, mimo tego, że przecież to my byliśmy szpitalem wiodącym, to my byliśmy szpitalem, który w tym ciężkim okresie pełnił rolę tego, na który zrzucono wszystkie te niedogodności tego systemu, jedynym przecież w tym mieście, starając się cały czas zabezpieczyć zarówno potrzeby mieszkańców miasta, jak i potrzeby wynikające z systemu, z sytuacji pandemicznej w kraju, no to nie było łatwe. Wiemy, ile to nas kosztowało dzisiaj. Wszyscy, którzy nam kibicują, którzy nas obserwują, a muszę Państwu powiedzieć, uczestnicząc w wielu spotkaniach i w tej chwili w zajęciach studiów MBA, które akurat miałem w ostatni weekend, gdzie mówiliśmy o tej sytuacji obecnej, gdzie poruszaliśmy to wszystko. No ja mówiłem o problemach, jakie tu związane są, bo obserwują nas wszyscy naprawdę. I powiem Państwu jedną rzecz bardzo istotną, co mnie szczególnie zastanawia i uderza. W koło nas dzieje się wiele i wielu ludzi nas obserwuje. Uzyskaliśmy bardzo dużo ciepłych słów i gratulacji za to, co robimy. Przede wszystkim za to, że w tym ciężkim okresie pandemii udało się ten szpital utrzymać w całości. Że mimo pewnych uszczerbków, które on poniósł, bo on niewątpliwie poniósł uszczerbki przede wszystkim w obszarze organizacyjnym. Wiele osób z tego szpitala odeszło, a mimo wszystko on dalej działa, on dalej funkcjonuje. Jego funkcjonowanie zostało częściowo zakłócone, ale poprawia się. Ja nie chcę tutaj naginać rzeczywistości, mówić, że jest tak, jak nie jest, bo jest nam ciężko. Ja nigdy tego nie ukrywałem, ja nigdy nie szerzyłem propagandy sukcesu. Ja mówiłem, że naszym celem jest dążenie do tego, żeby ten szpital funkcjonował jak najlepiej, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, wykorzystamy wszystkie możliwości, w tym znajomości, w tym nasze doświadczenia, w tym przyjaźnie z personelem, przede wszystkim w obszarze medycznym, żeby dla tego szpitala zrobić wszystko, co możliwe, żeby dalej był on jednostką wieloprofilową, spełniał wszelkie wymogi, jakie są stawiane tym placówkom sektora ochrony zdrowia dla funkcjonowania, ale też dla ciągłego poprawy jakości, ciągłego dążenia do tego, żeby być coraz lepszym. I my to robimy, naprawdę to robimy, tylko zastanawia mnie jedno, dlaczego widzą to wszyscy w koło, a my tutaj skupiamy się tylko na wyciąganiu tego, co jest złe. Dosłownie czasami odczuwam, że wykopujemy z podziemi rzeczy, których my sami na co dzień nie jesteśmy w stanie dostrzec. Czytamy to dopiero w postaci jakichś negatywnych artykułów. Przykro mi jest, że niektórzy pod komentarzami negatywnymi do jeszcze tych negatywnych artykułów podpisują się, jakby deklarując swoją przynależność przedstawicielem mediów, co niektórych, bo ostatnio żeśmy to no niestety zauważyli to pracownicy szpitala, którzy masowo rozesłali takie fotorelacje z podpisem jednej z pań redaktor, która się podpisała pod bardzo brzydkim, uważam, haniebnym wręcz komentarzem pod szpitalem, bo pytanie jest jedno w tym komentarzu do pana prezydenta. Bardzo przepraszam, panie prezydencie, że posłużę się tutaj osobą pana prezydenta, ale do pana prezydenta z pytanie, kiedy pan wreszcie to zatrzyma, kiedy wreszcie no, z tym szpitalem zrobi się porządek. Ja się pytam, co pan prezydent ma zatrzymać? To, że zanim pan prezydent objął władzę, zanim my przyszliśmy do tego szpitala, generował on straty roczne na poziomie 50-70 milionów, a teraz potrafił no, oczywiście w roku covidowym wygenerować zysk. Za zeszły rok mamy stratę 6 milionów. Jaka to jest skala w porównaniu z 50 czy 70 milionami? Co ma pan prezydent zrobić? Co może zrobić lepszego niż to, co zrobił do tej pory, uważam? Myślę, że no niech, ja nie chcę tu wskazywać, że najlepszym wyborem był wybór mnie na dyrektora, panie prezydencie, absolutnie nie jestem daleki od tego. Ja tutaj dzisiaj jestem, jutro mnie nie będzie, natomiast uważam, że to, co póki zawsze mam taką zasadę i ludzie, którymi się otoczyłem, wiem, że też, że póki jesteśmy na stanowiskach, cokolwiek miałoby się jutro wydarzyć, wszystkie nasze moce, nasze siły, nasze zdrowie, nasz czas poświęcimy temu, żeby działać jak najlepiej dla dobra jednostki, którą reprezentujemy. I co do tego ja nie mam żadnej wątpliwości. Co zrobiliśmy na początku, przychodząc tutaj? Zmieniliśmy praktycznie prawie cały zarząd szpitala. Jacy dzisiaj ludzie zarządzają szpitalem?
wszyscy trzej, dyrektor i zastępcy, to są menedżerowie od kilkudziesięciu lat związani z ochroną zdrowia. Byli dyrektorzy, jak nie finansowi, to i naczelni dyrektorzy szpitali, czołowych szpitali w Polsce, którzy przechodzili restrukturyzację swoich placówek, którzy przechodzili wszelkie procesy reform, które działy się od początku transformacji systemu, czyli od tej słynnej reformy, czterech reform premiera Wójska w roku 99 i po kolei wszystkie poszczególne. Ze środka szpitala wyciągnęliśmy z komórek między innymi marketingu i innych administracyjnych ludzi na stanowiska kierownicze. Dzisiaj kierują takimi obszarami jak zarządzanie zasobami ludzkimi, jak Wydział Organizacyjno-Administracyjny. To ci ludzie nam wskazali, co wewnątrz szpitala jest istotnego do zrobienia, żeby pokazać nam drogę, którą powinniśmy iść. Wydaje mi się, że nie ma bardziej sensownego i lepszego kierunku, jak właśnie takie działanie. Jedynym z kierowników wysokiego szczebla, zastępców dzisiejszych, jest, który został z nami i uważam, jest to człowiek, który na to zasługuje całą swoją działalnością, to jest pan dyrektor Jaskulski, który w tej chwili jest kierownikiem Wydziału Inwestycyjno-Budowlanego, natomiast zastąpił go na stanowisku już nie dyrektorskim, ale kierowniczym pan Piotr Jerzewski, który jest absolwentem uczelni studiów MBA, uczelni różnego rodzaju menedżerskich oraz studiów MBA w zarządzaniu. W tej chwili MBA oprócz mnie studiują jeszcze obie wspomniane panie, czyli kierowniczki Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, więc robimy wszystko, żeby doskonalić się w tym, co robimy, po co tutaj jesteśmy. Ja nie wiem, co można zrobić więcej. No nas mogą w tej chwili obronić tylko wyniki. I ku temu dążymy. Ja rozumiem Państwa zniecierpliwienie, zdenerwowanie tym wszystkim, ale jeszcze raz powtarzam. Ten program naprawczy ma być dokumentem niefikcyjnym, nie takim, jakie do tej pory były tworzone, lądowały w szufladach, a z działań, które tam były zapisane, nie było realizowane nic. Nie chcemy tego robić. Jeżeli mówimy o tym, że tworzymy ten dokument pod konkretne cele, jakim jest uzyskanie przede wszystkim kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego, nazywamy go niskooprocentowanym, na pewno będzie niżej oprocentowany niż wszystkie produkty dostępne w tej chwili na rynku. Na pewno będzie to kredyt zawarty z bankiem, który obsługuje dzisiaj wszelkiego rodzaju instytucje z ramienia państwa. Nie będzie to już bank, który do tej pory też zawdzięczamy mu to, że chciał z nami współpracować, ale reprezentuje włoską grupę kapitałową i może w każdej chwili różne rzeczy, różne działania podjąć, które niekoniecznie będą korzystne dla szpitala. Staramy się zabezpieczyć szpital przed tymi konsekwencjami. Wiemy o tym, że zawarte umowy pożyczkowe z tymże bankiem, wcześniej Magellanem, a teraz bankową grupą finansową BFF Finance z Włoch, mówią o pewnych spłatach, które stanowią raty balonowe, najbliższa na 27 rok, to jest 60 milionów złotych. Drodzy Państwo, przecież szpital nie jest w stanie takich pieniędzy odłożyć i w jednym momencie ich spłacić. Jeżeli będziemy biernie patrzyli na to i nie robili nic, żeby temu zapobiec, żeby to zamienić na coś innego, to w pewnym momencie obudzimy się i tak w miejscu, z którego nie będziemy mieli już wyjścia. Dlatego rozumiejąc wszystkie Państwa bolączki, wszystkie Państwa zaniepokojenia sytuacją szpitala, chciałbym powiedzieć, że wracając do zapytania o te 100 milionów złotych pożyczki, które dzięki Państwa wsparciu otrzymaliśmy jako szpital, powiem jedno i ja już to chyba mówiłem i dalej będę potwierdzał. Gdybyśmy wtedy tego nie zrobili, dzisiaj prawdopodobnie by nas już tu nie było, a szpital, nie wiem w jakim zakresie jeszcze prowadziłby działalność, ale na pewno nie wieloprofilową, nie w tym składzie i nie w takim otoczeniu personelu medycznego. To był ostatni moment, żeby zatrzymać ekspansję komorników na szpital i zatrzymać pieniądze, żeby móc wypłacać przede wszystkim należności osobowe wszystkim członkom personelu szpitala, przede wszystkim też medykom, którzy tutaj w 50% są osobami przyjezdnymi, są osobami spoza Grudziądza. Pozyskanie tych osób dzisiaj wiąże się z pewnymi ofertami dla nich, ofertami, które być może są korzystniejsze niż te dostępne na rynku,
No bo żyjemy w takim miejscu, w jakim żyjemy i szpitali w koło jest mnóstwo. Bydgoszcz jest zagłębiem, jeżeli chodzi o placówki ochrony zdrowia. W Toruniu dwie duże placówki modernizowane za pieniądze od marszałka, mające duże aspiracje na przejęcie od nas wszystkiego, co tylko by zakulało troszeczkę. Mówimy o chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii, tam ich jeszcze nie ma, ale już są plany, żeby były. Po co, kiedy za chwilę będą się łączyły szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy i tam już będzie problem, gdzie ma co być. Natomiast my mamy mocną chirurgię naczyniową, mamy bardzo mocną kardiochirurgię, nasi ludzie są związani ze szpitalem i deklarują chęć pozostania w nim i my musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało. Cokolwiek stanie się w Toruniu, cokolwiek stanie się gdzie indziej, a więc musimy stworzyć warunki do tego, żeby ten personel chciał tutaj z nami być, chciał tutaj pracować, chciał dla tego szpitala robić wszystko, co możliwe i przede wszystkim dla ludzi, dla mieszkańców Grudziądza i okolic, całej populacji, którą mamy pod swoją opieką. Myśmy przygotowali, Szanowni Państwo, takie wystąpienie tutaj oficjalne. Nie chciałbym go odczytywać, bo to jest bardzo oficjalne. My będziemy prawdopodobnie za chwilę rozmawiali tutaj o szczegółach, być może tych, które możemy ujawnić, ale chciałbym powiedzieć jeszcze, ja przekażę oczywiście to dla mediów, jeżeli będą chciały to wykorzystać, bo to jest nasze stanowisko w sprawie na dzień dzisiejszy. Natomiast ten program naprawczy, o którym rozmawiamy, zawiera wiele elementów, które chcemy, aby zostały ujawnione na światło dzienne dopiero po zapoznaniu się zarówno ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i państwa. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy państwu przedstawiać programu, który po waszej ewentualnej akceptacji zostanie zakwestionowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bo jaki byłby tego sens? Musielibyśmy go znowu zmienić. Z drugiej strony, jeżeli przedstawimy Bankowi Gospodarstwa Krajowego, no to już tutaj jest kwestia tego, że mamy nadzieję, iż państwo zaakceptujecie, bowiem jeżeli powie bank tak, to nas zadowala i na tej podstawie możemy wiedzieć, że mamy pewną gwarancję, teraz czekamy tylko na stanowisko Rady Miasta jako organu tworzącego, no to w tym układzie wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, że możemy otrzymać tą pożyczkę, że możemy te działania wdrożyć, a te działania są działaniami naprawdę bardzo rygorystycznymi. Ja naprawdę wierzę w to, że kiedy państwo się z nimi zapoznacie, możecie być też bardzo mocno zszokowani pewnymi działaniami, które tam przyjmujemy, bo one popularne nie są. Bo nigdy nie jest popularne cięcie kosztów. Mamy tam też pewne założenia związane z osiąganiem przychodów większych, ale to wszystko państwo będziecie mieli poddane ocenie, bo my nie przyjmiemy tego programu bez waszej zgody. To jest oczywiste. Natomiast odnosząc się w tym momencie do tego, co jest niejako częścią tego programu naprawczego, czyli przecież przyrost zobowiązań wymagalnych. Na koniec roku my procedowaliśmy tą pożyczkę na przełomie września, października i w październiku to otrzymaliśmy. Ostatniego września, dokładnie. To kto był w stanie wtedy powiedzieć, że będziemy mieli na koniec roku, na przełomie roku dwucyfrową inflację? Że tak pójdą w górę ceny? Że będziemy mieli w ogóle problem z pozyskaniem mediów? My w grudniu drżeliśmy o to, czy będziemy mieli czym ogrzewać szpital. Okresowo przeszliśmy z ogrzewania gazowego na ogrzewanie olejowe, bo okazywały się one w tym okresie tańsze od gazu. Oczywiście potem po nowym roku się to unormowało, ale nie mam przy sobie danych, nie wiem czy pan dyrektor będzie miał, bo pamiętam, sprawozdawał nam pan dyrektor Jaskulski informację, jak za 3 tygodnie chyba grudnia, jakie koszty były tam gazu, to jest niewyobrażalna kwota. Ja w tej chwili nie chcę państwu skłamać, przedstawimy to, jeżeli będzie taka potrzeba. Proszę, powiedz. Na koniec lutego, jeśli chodzi o wydatki na media, gaz, olej, to tutaj opalaliśmy kotłownię gazem, olejem. Wydatki te za 2 miesiące były 2 miliony 78 tysięcy złotych z groszami, natomiast rok wcześniej był 631. Proszę bardzo. Na ten sam moment, też na koniec lutego. Także tutaj mieliśmy też zaskoczenie po prostu taką skalę tych zwyżek. Złożyliśmy na dzień dzisiejszy, znaczy no nie w tej chwili, bo wcześniej oświadczenie w związku z programem rządu, jeśli chodzi o zamrożenie cen na gaz i energię elektryczną. Natomiast to dopiero się zadzieje, być może zwroty będziemy mieli, ale w terminie później, bo to wszystko jest procedowane, to nie jest tak, że
decyzja jest od ręki, to wszystko się dzieje. Ja na sesjach faktycznie no, czasami posuwam się dość daleko i być może za daleko, ujawniając pewną kuchnię szpitala, co kiedyś zarzucił mi pan radny Wiśniewski, chyba słusznie. Natomiast no, to jest moment, w którym ja też jestem no, czasami zaskakiwany pewnymi tezami, pewnymi pytaniami, nie do końca może przygotowany. I powiem czasami słowo za dużo i ono potem jest przedmiotem dyskusji. Powiedziałem o tym, że źle były przygotowywane wnioski o kontrakty z NFZ. Tu chodziło o konkretną sytuację, w której w wyniku błędów, które istnieją, one pojawiają się non stop, one od lat były i to w każdej jednostce. Dlaczego? Po każdym raporcie wysłanym do Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowy Fundusz narzuca na złożone informacje kolejne filtry, które wyrzucają ileś popełnionych błędów. Oczywiście wtedy następuje korekta faktur, raporty są odsyłane do poprawienia, po czym po ich poprawieniu z powrotem są wystawiane faktury na te należności. W końcu roku opuściła nas kierowniczka działu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jej odejście było o wiele pewną tajemnicą, dlatego że zrobiła to nagle, nie pozostawiając nam szansy wyboru, powiedziała, że jeżeli nie zgodzimy się na skrócenie okresu wypowiedzenia, to po prostu pójdzie na zwolnienie i nie będzie jej. Zastanawiająca rzecz, co zapaliło nam troszkę czerwoną lampkę, co się dzieje. No i oczywiście tam był pies pogrzebany. Bez żalu rozstaliśmy się. Mamy już od 1 kwietnia panią, która pełni te obowiązki na nowo. I w tej chwili jest to osoba, tak jak mówiłem, która objęła ten dział przychodząc z podobnego działu innego szpitala. Wiele lat przepracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ona otworzyła nam oczy, co się tak faktycznie zadziało. I ja, no, może nie powinienem tego mówić, bo to są rzeczy, które stanowią kulisy naszej działalności, ale to stało się jakby powodem tego, bo te błędy nie zostały w zeszłym roku wszystkie poprawione. Co za tym poszło? Obniżenie ryczałtu dla szpitala. Ten ryczałt w tej chwili jest weryfikowany, w ogóle będzie weryfikowany, będą ryczałty do końca kwietnia, będą na nowo ustalane, bowiem rząd obiecał podwyżkę 4,5% przez cenę świadczeń zdrowotnych i tutaj nastąpiło pewne zacięcie. Tak jak mówię, co miesiąc poprzez filtry nakładane przez fundusz pojawia się jakaś liczba błędów, które są na bieżąco weryfikowane i one jakby nie stanowią problemu, bowiem po poprawieniu faktury są z powrotem odsyłane do szpitala i szpital swoje należności może otrzymać. Natomiast wiemy, gdzie są obszary, które trzeba naprawiać i tutaj na tym tle budujemy pewną teorię o tym, że możemy osiągać jeszcze większe przychody. I to jest teoria realna, wynikająca właśnie z analizy tej sytuacji związanej z rozliczeniami prowadzonymi do tej pory przez szpital. Rok 2020 i częściowo 2021 one zawierały mniej elementów rozliczeń związanych z normalną statutową działalnością szpitala, bo były to, tak jak mówiliśmy, lata covidowe, więc większość działalności szpitala oparta była o pieniądze, które pochodziły ze środków covidowych i one były przeznaczone, i one służyły głównie finansowaniu działalności szpitala. Nie byliśmy w stanie prowadzić w takim aż zakresie dwóch szpitali. Oczywiście część świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów, którzy nie byli zakażeni, realizowaliśmy, ale była to zdecydowanie śladowa ilość świadczeń w stosunku do tego, co szpital prezentuje jako potencjał i może realizować obecnie, kiedy już w tej chwili tego COVID-u formalnie nie ma, choć 30 pacjentów w tej chwili w obszarze izolacyjnym cały czas przebywa zakażonych. Natomiast widać gołym okiem, jak z dnia na dzień przyrasta liczba pacjentów w obszarze niezakaźnym. I to jest optymistyczne, dlatego że nam zależy na tym, aby już przy zmniejszonej liczbie łóżek, a więc przy pewnym działaniu, które już nosiło znamiona działań naprawczych, restrukturyzacyjnych, zmniejszenie, urealnienie liczby łóżek. Tak? Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że my cały czas mówiliśmy o tym, że szpital nie spełnia pewnych norm zatrudnienia, na przykład w zakresie pielęgniarstwa. Okazuje się, że my mamy dosyć pielęgniarek. My mamy za dużo opiekunów, się okazuje. Teraz musimy pomyśleć, co z tym zrobić. I tutaj będą pewne działania określone w programie naprawczym, które Państwo przeczytacie. Tam są konkretne działania wskazane dla szpitala. Bowiem zmniejszenie liczby łóżek zmniejsza automatycznie normę zatrudnienia poszczególnych kategorii personelu. Te normy są naliczane na łóżka, nie na realną liczbę leczonych pacjentów, tylko na łóżka. Bez względu na to, czy jest to łóżko zajęte, czy stoi puste. Kolejna sprawa, zastawki tarmy. Ja wydałem oświadczenie, które zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na Facebooku szpitala.
Drodzy Państwo, ja nikogo nie oszukałem, zaręczam to Państwu. Mamy dowody na to poparte korespondencją z Narodowym Funduszem Zdrowia, że mniej więcej od ostatniego kwartału ubiegłego roku negocjujemy, prosimy, przesyłamy różnego rodzaju informacje o tym, jak trafiają do nas pacjenci z różnych ośrodków, które to ośrodki w naszym właśnie szpitalu widzą jedyny ratunek dla pacjentów wymagających szczepiania przezskórnego zastawek serca, zastawek typu TAVI. To są bardzo drogie procedury wysokospecjalistyczne. Aby móc je wykonywać, nie wystarczy mieć zwykły kontrakt na kardiochirurgię, ale trzeba mieć kontrakt konkretnie na te procedury. Jesteśmy w tej chwili najprężniejszym ośrodkiem, można powiedzieć, w północnej Polsce. Najprężniejszym w województwie, nie obrażając tutaj konsultanta wojewódzkiego działającego w szpitalu wojewódzkim. Jeden z ośrodków, który upada i już praktycznie prawie, że nie robi nic, ma kontrakt na te zastawki. Wskazywaliśmy to w rozmowach z Narodowym Funduszem prowadzonych. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że nie powstał protokół, ja tego nie jestem w stanie stwierdzić. Ja opierałem się na tym, co cały czas próbowaliśmy tutaj w rozmowach z funduszem realizować, negocjować i ustalać. Wiedzieliśmy o tym, że fundusz jest przychylnie nastawiony, bo widzi tą sytuację, zna pisma od pacjentów, zna relacje naszych lekarzy przedstawianych do urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia i nie może to zostać bez echa. Tak samo było w Rożowie i udało się tam wywalczyć temu szpitalowi te zastawki, bo są na to konkretne potrzeby, są na to konkretne dowody, są pacjenci, są roszczenia tych pacjentów. Nie możemy rozliczać tych szczepionych zastawek po cenach zaniżonych, wynikających z wartości przyjętych do ryczałtu, a tak też nam zasugerowano, bo będziemy narażać szpital na straty. Dlatego chcemy, aby jednak, mając tą możliwość, mając wszelkie opinie, a fundusz, nikt inny, to fundusz domagał się od nas opinii konsultanta wojewódzkiego i krajowego w tej dziedzinie, w dziedzinie kardiochirurgii, że jesteśmy ośrodkiem, który posiada pełną zdolność do wszczepiania tych zastawek. Zawracaliśmy głowę konsultantom, żeby wyciągnąć im te opinie i dostaliśmy je. Mamy je na piśmie, możemy pokazać. Nie wziąłem przy sobie, no mam te dokumenty na biurku, no nie zapakowałem do torby. Mam cały komplet dokumentów korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz informacji, w tym opinii konsultantów wojewódzkich o tym, że spełniamy wszelkie wymogi, żeby te procedury realizować. Więc dlaczego nie mamy ich robić? Pamiętajmy, jeszcze półtora roku temu my rozmawialiśmy o likwidacji oddziału kardiochirurgii. Dzisiaj jest to jeden z najprężniej działających w szpitalu oddziałów. Co najważniejsze, jest on rentownym oddziałem. Jest on rentowny. A to znowuż dzięki działaniom, które podjęliśmy, przy oczywiście wsparciu lekarzy, którzy wskazali nam ten kierunek, aby stworzyć koordynowaną opiekę nad pacjentem kardiologicznym. My wcześniej mówiliśmy o Centrum Chorób Serca i Naczyń. W tym centrum oprócz kardiochirurgii miała funkcjonować jeszcze chirurgia naczyniowa. To nie jest temat zamknięty, ale na dzisiaj z powodu pewnych uwarunkowań ograniczyliśmy się do koordynowanej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym. I to działa. Pacjent od wejścia do szpitala na kardiochirurgię ma ustaloną ścieżkę, co będzie się z nim działo. Po zabiegu, przechodząc na oddział kardioanestezji, który jest oddziałem intensywnej terapii tak naprawdę, i potem wracając do oddziału kardiochirurgii, z którego wypisywany jest do oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Ten pacjent u nas wychodzi o własnych siłach po rehabilitacji. Po rehabilitacji, więc ta ścieżka jest idealnie dopracowana przede wszystkim pod kątem tego pacjenta. Nie można chyba tego zrobić już lepiej. I uważam, że to, co nam poradzili lekarze i na co się zdecydowaliśmy, było bardzo sensownym i dobrym opracowaniem. Także to z grubsza na te pytania zadane tutaj przez Państwa, jeżeli chodzi o założenia programu naprawczego, bardzo. My możemy powiedzieć o pewnych działaniach niedrażliwych, które już zostały wdrożone, począwszy od opracowania nowego regulaminu organizacyjnego, przez wszystkie pozostałe działania, które prowadzimy i będziemy prowadzili. Proszę się nie zrażać pewnymi informacjami, których może nie powinienem udzielać. Dlaczego? Nie powinno się roku już z góry oceniać na stracony po wyniku pierwszego miesiąca. Bo ten miesiąc jest obarczony wieloma obciążeniami, które być może można by rozłożyć w czasie na 12 miesięcy. Ale akurat no, tak się stało, że zostały ujęte w miesiącu styczniu wszystkie obciążenia w kosztach, wszystkie obciążenia, które są obciążeniami rocznymi, jednorazowymi, naliczenia różnego rodzaju w tym funduszu socjalnego, podatku od nieruchomości na cały rok.
Ubezpieczenie. Ubezpieczenie majątku szpitala, jak i OC. Wszystko zostało jednorazowo wrzucone miesiąc styczeń. No i powinniśmy to faktycznie zgodnie z zasadami rachunkowości międzyokresowo rozliczać przez 12 miesięcy. Wtedy to obciążenie w każdym miesiącu byłoby no, równomierne i niepokojące. Znaczy, ale może pozwólmy panu prezydentowi, ponieważ jak mówił, musi wyjść. Dziękuję, przepraszam, ale muszę opuścić to posiedzenie. Ja myślę, że już emocje opadły. I myślę, że to, o czym mówił pan dyrektor, to mówił o takich problemach w skali mikro. Oczywiście no, w skali mikro, czyli bardzo istotnie, ale w skali mikro jak to jest szpitala. Myślę, że to, co nas łączy wszystkich, a to, co jest bardzo niepokojące, to to, co się dzieje w skali makro. Te słowa tutaj jakby padły, ale myślę, że warto to wyartykułować. Pan dyrektor powiedział i taka już rzeczywistość, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ewentualnie może wzrosnąć o 4,5% przy inflacji, którą dzisiaj mamy na poziomie około już 12%, a to będzie wzrostało. Dodatkowo kolejny czynnik makro, wzrost oprocentowania kredytów, gdzie przy tej skali zadłużenia długu szpitala, każdy procent to się przekłada na miliony złotych. Kolejna też taka skala makro to jest problem z personelem, który dotyczy oczywiście Grudziądza, ale dotyczy w ogóle całego systemu ochrony zdrowia. I bardzo ważna rzecz, i myślę, że tutaj ponad podziałami, ja to o tym wielokrotnie mówiłem, musimy apelować do władz centralnych, do rządu, do ministra, do premiera o przyspieszenie rozwiązań systemowych, o których się mówi, o których możemy dyskutować i które w wielu obszarach są, myślę, dobrymi rozwiązaniami dla naszego grudziądzkiego szpitala. Ale bez tych rozwiązań będzie nam bardzo trudno, a wręcz powiem szczerze, rozwiązanie problemu systemowego grudziądzkiego szpitala będzie niemożliwe. Niemożliwe, dlatego ja z wielkim niepokojem patrzę na to, że te prace zespołu, one się toczą już teraz, można powiedzieć, nie wiem, od roku albo i dłużej. Ustawa była zapowiadana, czy cały pakiet ustaw był zapowiadany bodajże w październiku zeszłego roku, później w lutym tego roku, mamy już kwiecień i oczywiście mamy inne problemy globalne i to być może wszystko podłożyło gdzieś na półkę, ale problem pozostaje i ten problem dotyczy wszystkich szpitali w Polsce. Tak? My jesteśmy taką jednostką, która no, miała zawsze problemy i jakby byliśmy na pierwszym froncie i rozwiązywania tych problemów i to, co powiedziałem na początku, wielka zasługa nas wszystkich radnych i całego zespołu, który pracował, że szpital dzisiaj funkcjonuje, że szpital nie uległ, no innym, nie poszliśmy w inne rozwiązania, no ale te rozwiązania systemowe są po prostu niezbędne. Które cały czas się gdzieś tam, gdzieś się odkładają, więc myślę, że tutaj możemy mówić ponad podziałami. Mogą nas różnić oceny tego, co było, szczegółowych rozwiązań. Ja się też z wieloma sprawami nie zgadzam w wielu szczegółach, ale rozwiązania te, które dotyczą rozwiązań systemowych, mówienia o tym głośno, mówienia o tym, że pewne rzeczy trzeba przyspieszyć, czy odłożyć w ogóle szpitale w Polsce, czy wprowadzić na przykład, o tym się mówi, specjalną taryfę, na przykład jeżeli chodzi o energię elektryczną dla samorządów, bo to nie dotyczy tylko na przykład wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali, czy rzeczywiście realnej wyceny świadczeń medycznych. To nie może być tak, że mamy inflację za chwilę na poziomie 20%, a ktoś nam oferuje wycenę wzrost świadczeń na poziomie 4,5%. No po prostu to jest niemożliwe, aby taka jednostka no mogła funkcjonować i nie generować strat i nie generować wzrostu zobowiązań wymaganych. Więc no myślę, że warto by było pomyśleć o jakiejś wspólnej inicjatywie, czy to w formie uchwały, czy w jakiś sposób wyartykułowania tych takich rzeczy, które nas łączą, a są sprawami do rozwiązania systemowymi, bo na poziomie samego samorządu, przy nawet naszym wielkim wsparciu i dobrej woli, wielu spraw nie da nam się po prostu rozwiązać. Dziękuję.
odpowiedzi na pytania. Ja pytam też o strukturę zobowiązań wymagalnych oraz działania, konkretne działania, jakie podjął pan dyrektor, żeby spłacić te zobowiązania oraz nie generować ich w przyszłości, a także pytałem jeszcze o rodzaje świadczeń medycznych zakontraktowanych przez NFZ, uwzględnienie wartości umów, na podstawie których są one realizowane. I w tym zakresie akurat nie uzyskano odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Ja przekażę tutaj, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, głosy panu dyrektorowi Markowi Kornetowi, dyrektorowi operacyjnemu szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o kontrakt, rozumiem, że mamy czytać wszystkie świadczenia, jakie są zakresowe. Znaczy, możemy to na piśmie, dyrektorze, nie ma najmniejszego problemu. Tylko, że załącznik do umowy to ma kilkaset stron, bo to są... To znaczy, nie mówię, że to ma być załącznik. Może być to, że tak powiem, tak jak dostaliśmy w jednym zestawieniu, gdy pan dyrektor udzielał odpowiedzi na moje pytanie na jednej z sesji. Dobrze, to przygotujemy tabelaryczne zestawienie kontraktów, bo jeżeli chodzi o... Rodzaj świadczeń i... Znaczy, we wszystkich świadczeniach mamy kontrakty, tylko po prostu podział kwot, jeżeli chodzi o ryczałt na przykład, jest naszą wewnętrzną kwestią, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie dotyczące świadczeń pozaryczałtowych, no to w zależności od tego, jak one kształtowały się historycznie, tak, fundusz mniej więcej kontraktów, ale to przedstawimy na liczbach tabelarycznie. Okej, dobrze, czyli tą kwestię tabelarycznie rozumiem, a jeżeli chodzi o strukturę zobowiązań wymaganych, to pan rozumie wicedyrektor, ale też pytałem pana dyrektora o tą kwestię dotyczącą zastawek. Pan dyrektor tutaj mówił dość długo na ten temat, ale nie wnioskowałem, czy nie usłyszałem, może nie zarejestrowałem wypowiedzi dotyczącej tego, czy te środki, bo pan dyrektor powiedział na sesji 23 lutego, rozumiem, że tych środków nie było, bo na sesji 23 lutego pan dyrektor powiedział, że NFZ dał nam dodatkowe środki. Na sesji marcowej z kolei powiedział pan, że brzmiało tak, że tych środków nam nie dał. Czyli zaprzeczył jakby pan wypowiedzi z 23 lutego, czyli jakby pan dyrektor mógł tą kwestię. Możliwość wykonywania tych świadczeń, finansowania ich w trybie odrębnym jako świadczeń wysokospecjalistycznych. Więc powiedziano nam gdzieś tam w rozmowach toczonych, bo to były rozmowy, to ja nie wszystko mam na piśmie oczywiście, to były rozmowy, bo byłem osobiście z panem ordynatorem działu kardiochirurgicznego w oddziale bydgoskim Narodowego Funduszu Zdrowia, oddziale kujawsko-pomorskim, rozmawialiśmy wtedy, akurat nie było wtedy pana dyrektora naczelnego funduszu, rozmawialiśmy z wicedyrektorami, przedstawialiśmy sytuację szpitala, możliwości, wszystko co chcielibyśmy tutaj robić, bowiem wiedzieliśmy, że tworzymy tutaj drugi co do wielkości i jakości ośrodek w województwie, przy założeniu, że jeden z tych ośrodków, które do tej pory istniały, praktycznie już nie istnieje. Jest tylko w nazwie, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast i tamte argumenty nasze zostały przyjęte. Dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się na początku roku, że bo fundusz nie ustawał dalej w działaniach, które miały prowadzić do złożenia przez nas wszystkich dokumentów potwierdzających naszą zdolność do realizacji tych procedur. I my te dokumenty zdobyliśmy, jak powiedziałem, i przedłożyliśmy. A więc niejako cały czas te negocjacje się toczyły. Po co miałyby się toczyć, jeżeli nie można było tego sfinalizować zakontraktowaniem tych zastawek. I taki był nasz odbiór. Ja już nie chcę mówić, bo potem rodzą się niepotrzebne konflikty. My staramy się z Narodowym Funduszem żyć. No dobrze, no bo jednak jest to jedyny płatnik i od jego nastawienia również do szpitala zależy to, jak będziemy funkcjonowali, a więc naszą rolą jest utrzymywać też bardzo dobrą relację, przynajmniej poprawną relację z Dyrekcją Narodowego Funduszu Zdrowia, co jest naszym celem, szanujemy tych ludzi, szanujemy dyrektora i staramy się wszystko tak realizować, aby nikogo to nie było dla nikogo jakimś uszczerbkiem, czy nie stanowiło powodu do jakichś problemów. Więc w oświadczeniu, które wydałem, napisałem, że wierzymy, iż nasze starania o pozyskanie tego kontraktu zaowocują jego finalizacją i podpisaniem, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł te środki, które
powinny być na to przeznaczone, by asygnować do naszego szpitala. Tak jak powiedziałem, no, pan dyrektor ma w tej chwili trudną sytuację związaną z ograniczeniami środków, które są przewidziane na ten rok, bowiem no, te środki, które zostały zakontraktowane, są dość wysokie i prawdopodobnie może istnieć ryzyko braku możliwości pokrycia. A wiadomo, że nie wszystkie szpitale realizują swój kontrakt. Mamy wprost powiedziane, że możemy wykonać od 98 do 102% wartości ryczałtu, plus no, te wszystkie procedury, które są pozaryczałtowe, częstokroć nielimitowane, jak procedury z zakresu DIRO, czy jak dzisiaj mamy procedury w niektórych zakresach, jak pediatria bądź ambulatoryjna opieka specjalistyczna. My również swoimi działaniami staramy się szpital ukierunkować na takie procedury, które mogą przynieść nam dodatkowe przychody bez ryzyka tego, że wykonamy je i nie będzie nam za nie zapłacone. Rozumiem, odpowiedź jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia w trybie rokowań nie przeprowadził szybkiego postępowania, dając nam dodatkowe pieniądze dla tego obszaru, krótko mówiąc. Ja powiem tak, nie mamy tego sfinalizowanego. Czy przeprowadził, czy nie, to nie wiem, bo ja w Narodowym Funduszu nie siedzę i nie chcę już w tej chwili tej sprawy rozdrażać. Nie mamy na dzisiaj podpisanego kontraktu, ale jest to wszystko dalej w pretraktacjach. Ja nie mówię, że sprawa jest zakończona. Toczą się cały czas konsultacje w tej sprawie, bowiem mamy cały czas pacjentów i ci pacjenci naprawdę potrzebują naszej pomocy. Jeżeli im nie udzielimy, to dla tych pacjentów to jest po prostu równoważne być może. No, możemy też spotkać się ze sprawami sądowymi, bo również takie sytuacje już mieliśmy. Także... Czy to po wygaszaniu COVID-u też się rozkręca, jeśli chodzi o kwestię obłożeń? Zresztą też i stan chorych w szpitalu systematycznie obłożeń. To powinno być pod tym kątem znacznie lepiej. Natomiast jeśli wrócę jeszcze do kontraktów, oczywiście zestawienie tabelaryczne przedstawimy. Natomiast do końca kwietnia NFZ będzie nam przeliczał ryczałt na bazie roku 2019, bo to, co otrzymaliśmy na dzień dzisiejszy, było na bazie roku 2020, gdzie no, trudno to wszystko po prostu porównywać. To jest raz. Po drugie, tego ryczałtu myśmy w ubiegłym roku też nie wykonali, pomimo nawet zmniejszenia. Zresztą ja to pisałem też w tym zestawieniu, które do pana radnego trafiło, że to było zrekompensowane tym COVID-em. Natomiast tego ryczałtu nie wykonaliśmy. Fundusz nałożył oczywiście to, ten brak wykonania i te 4 miliony z groszami na styczniu ten kontrakt obniżył. Także stąd to wynikało. My to w tej chwili odzyskujemy. Mam nadzieję, że na koniec kwietnia, jak dostaniemy ten ryczałt, będzie on w takiej wysokości, jak mieliśmy przed pandemią. Jeśli chodzi o te 4,5%, tutaj też jeszcze muszę Państwa zmartwić, że 4,5% tak, ale zostaniemy pozbawieni środków, które były dotychczas przeznaczane na tak zwaną zwiększone ryzyko epidemiologiczne, czyli w związku z tym, że nie ma COVID-u oficjalnie, więc te 3% do ryczałtu dostawaliśmy z tego tytułu. Te pieniądze będą wycofane, a wprowadzono te 4,5%, czyli tak naprawdę to jest 1,5%, czyli tutaj jest jedna część. Jeśli chodzi o przyszłość i kwestia wycen i tak dalej, to też muszę zasygnalizować jedną rzecz. Od 1 lipca będzie nowelizacja bardzo wysoka ustawy czy rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach pracowników działalności podstawowej szpitalnej. I tutaj są bardzo wysokie wzrosty, jeśli chodzi o personel. I to będzie, mam nadzieję, że w jakiś przynajmniej w stopniu no, większym zrekompensowane przez płatnika. Natomiast z doświadczeń dotychczasowych, no niestety tak się nie dzieje. Zawsze jest to, nawet jak fundusz czy płatnik nam coś dołoży, zawsze jest to ze stratą dla szpitala. To jest takie kolejne wyzwanie, oprócz oczywiście zaopatrzenia, gdzie nam masowo dostawcy wypowiadają umowy i żądają podwyżek ze względu na to, że im nie opłaca się sprzedawać po tych cenach, które dotychczas były zaoferowane w przetargach, wymuszają na nas po prostu podpisywanie aneksów, rozwiązywanie umów. Nie w każdym przypadku, nie w takiej wysokości, bo to jest bardzo ostra negocjacja, jeśli chodzi o kwestie zmian cen, bo jest to dopuszczalne prawem, ale firma musi się wykazać i pokazać faktycznie, że to miało bezpośrednio wpływ na produkcję czy na sprzedawane towary i artykuły. To jeśli chodzi o tą strukturę, natomiast oczywiście też mogę przedstawić konkretnie
to większość tych, oprócz tych kredytów pożyczek, to większość są zobowiązania z tego dostaw. Znaczy, które zobowiązań wymagalnych, czyli to są z tytułu dostaw i usług. A czy mógłbym prosić też w formie pisemnej oczywiście na zobowiązania z tytułu dostaw, zobowiązania z tytułu robót i z tytułu usług? No bo to się dobrze. Ponieważ i czy w tych usługach mieszczą się też usługi świadczone, czy tak Państwo tutaj wymagacie? Jak? Tak, wymagamy. Już rozumiem, że chodzi o kontrakty. Nie, tutaj nie ma żadnych zobowiązań. Czyli to są inne usługi, nie usługi, które świadczone przepraszam, czy można dać to dostarczyć? Tak. Ja też bym prosił. Okej, okay, to jeszcze jakie działania zgłaszać? To znaczy, jeśli chodzi o działania, które dotychczas szpital podjął, żeby nie generować tych zobowiązań wymagalnych w takiej skali, to jeżeli porównamy sobie sprawozdania za rok 2020-2021 i nawet za luty i popatrzymy na kontrakty, na wynagrodzenia, to trzeba zobaczyć, że tu wzrostów nie ma, pomimo tego, że naprawdę duże wzrosty, szczególnie jeśli chodzi o kadrę wyższą, medyczną, bo to są wzrosty rzędu 30, 40, niekiedy 50%. Natomiast w naszych wydatkach tego nie widać. Dlaczego? Dlatego, że albo obniżamy ilość tak zwanych godzin do wypracowania przez ten personel, albo po prostu zmniejszamy to zatrudnienie. I tutaj tylko przytoczę taką jedną rzecz do tych czasowych działań w porównaniu do 2019 roku. Zmniejszyło się zatrudnienie w naszym szpitalu, jeśli chodzi o umowy o pracę, 97 osób i to dało nam oszczędność w skali roku 4 772 000, jak też 66 osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, 4 433 000 zł. To między innymi są takie działania, które powodują to, że nie napędzamy tych zobowiązań wymagane, które powstały i będą powstawać, bo tutaj nie ma takiej możliwości, żeby tych nie było. Oczywiście po wprowadzeniu programu naprawczego, jeżeli będzie przyjęty, tam są działania i to też nie przyniosą od razu w pierwszym roku wprowadzenia tych elementów różnych, tylko w kolejnych latach, bo to jest rozłożone praktycznie dopiero w roku 26, jak dobrze tamte cyferki widzę, w 26 dopiero faktycznie będzie szło to ku lepszemu. Natomiast przez ten okres to czekają nas również i pewne wydatki. Najpierw musimy poznać skalę, jak jest, i nabrać zaufania do pracowników, którzy zajmują się tym zobaczeniem, że faktycznie jest to wszystko robione tak, jak powinno być. To przechodzi przez moje ręce i nie ma decyzji tak zwanych nonszalanckich. Praktycznie rzecz biorąc, 30% różnych wniosków jest dyskwalifikowane, czyli nie realizujemy takich zakupów, nie robimy inwestycji tych tak zwanych nie, z punktu widzenia funkcjonowania szpitala, które nie są bezwzględnie konieczne. Bo wiadomo, że tam, gdzie jakaś awaria jest, tak trzeba usunąć, natomiast tam, gdzie nie są bezwzględnie konieczne lub nie ma perspektywy osiągnięcia przychodów, tego nie realizujemy. Takim przykładem inwestycji w system gospodarczym są sale porodowe, które w tej chwili realizujemy. Odbiór jest bardzo dobry do porodów rodzinnych i mam nadzieję, że w końcu mieszkanki naszego miasta i powiatu nie będą rodzić gdzieś w szpitalach, bo na dzień dzisiejszy tak się to dzieje. Szpital jest szpitalem nowoczesnym, nowym, ale jak się przyjrzymy po prostu niektórym elementom, to one też już są zacofane. Tak ogólnie powiedziałem. Ograniczamy przede wszystkim tak zwaną swobodę zakupów. Ograniczamy w sposób naturalny to zatrudnienie, bo to nie jest tak, że komuś daliśmy wypowiedzenia. To są nieprzedłużanie umów na czas określony, które są zawierane praktycznie. Mieliśmy takich pracowników pod tytułem opieką pacjenta, które nie funkcjonują. W tej chwili nie mamy już takich pracowników. Cała ta grupa odeszła. Na szczęście nie były to umowy na czas nieokreślony czy na okresy dłuższe. I w tym kierunku idziemy, żeby dostosowywać po prostu ten stan zatrudnienia, bo tutaj są przede wszystkim główne koszty szpitalu, żeby nie zwalniać zwolnień grupowych, ale ograniczać to zatrudnienie poprzez nie zatrudnianie na miejscach, które odchodzą, nowych osób i wykorzystywać jak najbardziej efektywnie te osoby, które są. Również jeśli chodzi o nasze działania, które mają w najbliższym czasie też doprowadzić do tego, że będziemy mieli
sposób oszczędności, to jest prowadzenie rozmów z naszą firmą, która ogrzewa miasto, to jest OPCM. Chcemy po prostu też włączyć się w system miejski, jeśli chodzi o ogrzewanie. Był audyt robiony w roku 2019-2020 na tym przełomie, gdzie audyt wykazał nieopłacalność tej operacji. Natomiast sytuacja rynkowa tyle się zmieniła, jeśli chodzi o gaz i w ogóle utrzymanie tych obiektów, że opłacalnym jest jednak przejście do dużego gracza, który może te paliwa do wytwarzania ciepła taniej po prostu nabyć i też będzie to dla nas korzystne, jeśli chodzi o to. Również kolejną sprawą to jest operator zewnętrzny parkingów naszych. Jeszcze nie jest to sfinalizowane, natomiast mam nadzieję, że ta sprawa w miesiącu, w maju się rozstrzygnie i będziemy mieli tego operatora. Powinniśmy tutaj mieć, bo w umowie, która będzie podpisana, mamy gwarancję utrzymania dotychczasowych przychodów, które mieliśmy, ale to jest tak zwane minimum. Natomiast jeżeli uszczelnimy system parkowania pojazdów na terenie szpitala, to te przychody również powinny wzrosnąć. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja z uwagą pana posłuchałem. Pan użył takiego sformułowania, dajcie nam szansę. Ja panu odpowiadam, myśmy dali panu już szansę. We wrześniu 2021 roku, kiedy to radni Koalicji Obywatelskiej, ale także i radni sądu podnieśli wtedy ręce i dostał pan tlen, dostał pan 100 milionów złotych, dostał nasz szpital, aby spłacić przede wszystkim zobowiązania wymagane. Ja sobie przypominam jedną z moich wypowiedzi, że jako przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, że nie przekonywała tam ta transakcja, bo między innymi mówił pan, że tamte pieniądze pomogą usprawnić, powiem tak szeroko rozumiane, świadczenia dla pracowników. To jest jakby osobny temat, nie chciałbym wywoływać wilka z lasu, natomiast pan powiedział o tej pomocy, dajcie nam szansę. Myśmy już dali szansę i tą szansę na pewno pan będzie od nas dostawał, bo panie dyrektorze, radni Koalicji Obywatelskiej starają się wierzyć w pana, bo nie kto inny, jak moja osoba była w komisji, która wybierała pana na dyrektora szpitala i to między innymi moją ręką jest pan tutaj dzisiaj i dlatego żywo i bacznie przyglądamy się pana poczynaniom, oczywiście kibicując panu i chcemy, żeby panu ta misja i pana współpracownikom oczywiście się powiodła. Natomiast panie dyrektorze, wspominał pan o tym, że w czasach COVID-u szpital potrafił przynieść zysk, tylko jest pan trochę nieprecyzyjny. To nie jest żaden mój przytyczek do pana, tylko proszę nie zapominać, że w czasach COVID-u szpitale jednoimienne były pod tak zwanym specjalnym nadzorem. One były chronione, tak? Konta nie były zajmowane przez komorników i tak dalej, i tak dalej. Pożyczki 100 milionowej, zobowiązania to było, według stanu na koniec czerwca 2021 roku wynosiło około 418 milionów złotych. Na ile one wynoszą dzisiaj? Znaczy te 418. Te 418, panie dyrektorze, to jest bez tak zwanych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Zaraz, nie, ale proszę mnie nie przerywać, tak? Jako radny, jeżeli głosowałem na sesji pożyczkę tą do 100 milionów złotych, tak jak radny Smolarek mówił, gdzie poparliśmy to razem i Klub Koalicji Obywatelskiej oraz Sojusz Obywatelski Grudziądz, w uzasadnieniu mieliśmy kwotę podaną, że według stanu na koniec czerwca zobowiązania szpitala łącznie wynosiły 418 milionów złotych. To był koniec czerwca 2021 roku. To ja bym się chciał zapytać, o to udzielić, żeby pan mi udzielił odpowiedzi, ile na dzień dzisiejszy one wynoszą. Być może na koniec stycznia, lutego, nie wiem, czy na koniec marca macie takie dane. To mnie interesuje, chcę zobaczyć. Wtedy było 418 milionów. Teraz proszę mi tylko kwotę podać w milionach złotych, bo to mi i nam wszystkim też da obraz sytuacji szpitala, o której i tu pan skarbnik mówił. My nie winimy dyrekcji szpitala, bo ogólnie systemowo, bardzo dużo dzisiaj było wiele powiedziane o rozwiązaniach systemowych i te rozwiązania systemowe być może uwolnią od nas tego, z nas ten kaganiec w postaci zadłużenia szpitala, ale
Twarde liczby, fakty. 418 było na koniec czerwca 2018 roku. W tej samej kategorii 430 milionów 680 tysięcy 700. 403, ale ja tutaj też już końcówki. Tak, to jest w tej samej kategorii zobowiązania, czyli bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Ale tak samo było podawane poprzednio, czyli te 418 tysięcy. Tak, i mamy na tą chwilę powiedzmy około 34 milionów zobowiązań wymagalnych, tak, 25 milionów z tamtego roku i te 10, około 10 za pierwszy kwartał 2018 roku, to rozumiem, że zobowiązania niewymagalne wynoszą gdzieś prawie 400 milionów złotych, czyli 396 milionów złotych, czyli jest tutaj wzrost tych zobowiązań wymagalnych na przełomie 9 miesięcy o 30%, tak? Zgodzi się pan ze mną? To znaczy, no, w ten sposób przestała, mniej więcej tak jest. No. Czyli ta sytuacja szpitala, mimo że działamy, mimo że to co państwo mówią, że i pracowników jest mniej, ponieważ umów o pracę jest o wiele mniej niż było w latach ubiegłych. Tak samo, jeżeli chodzi o kontrakty, to i tak te działania niewiele przynoszą w makroskali, jeżeli chodzi o finanse szpitala, ponieważ koszty zewnętrzne, paliwo, tak, gaz, media, inne rzeczy. Także no to, co, o czym jest mowa w całej Polsce, tak, i czego domagały się w zasadzie wszystkie grupy społeczne, nie tylko pracownicy szpitala, czy medyczni, czy niemedyczni, podwyżki wynagrodzeń, one generują to, że nam się de facto sytuacja szpitala od czerwca 2021 roku pogorszyła, mimo że daliśmy, że tak powiem, oddech w postaci wyrażenia zgody na pożyczkę, aby zlikwidować te zobowiązania wymagalne, tak? Czyli mój tok rozumowania jest dobry. Mimo że się staramy, jest niestety gorzej, ale przede wszystkim decydują o tym czynniki zewnętrzne, nie że tak powiem. Nie mamy zbyt wielkiego wpływu, tak jak państwo zresztą mówią, że inflacja, prezydent wspominał, że to jest 12%, czy 10,9-12, tak? A de facto dostajemy nie 4,5%, tylko dostajemy 1,5% jeszcze, bo te 3%, które było tak zwanym dodatku covidowego, są zabrane, czyli na samym kontrakcie, przybliżeniu, na samym kontrakcie w skali roku szpital traci w zasadzie, można powiedzieć, przy tej inflacji 10%. To tak ogólnie. Czyli no tak ogólnie, czyli 10% my jesteśmy rok do roku, otrzymując ten kontrakt, który otrzymaliśmy w roku ubiegłym, czy w tym otrzymaliśmy, a dostaniemy jeszcze w przyszłym roku, to można w zasadzie z dużą dozą prawdopodobieństwa przy tej galopującej inflacji, tak? I mówię, przy tym zabraniu tego dodatku covidowego, no to jest oczywiste, że będziemy tracić około 10%, tylko i wyłącznie z powodu inflacyjnych. A biorąc pod uwagę to, że personel, tak, będzie się słusznie domagał podwyżek, no bo skoro jest większa inflacja, no to nie chce na tym tracić. Szpital drugi raz traci, a trzeci raz traci szpital w momencie, kiedy media będą dalej szły w górę. Tak? I jeszcze stopy procentowe. I stopy procentowe. No to mamy obraz, to co powiedział pan skarbnik, wypisz, wymaluj, tu możemy, że tak powiem, no, nie wiem, 10 Einsteinów mieć, a tutaj problemu się niestety nie rozwiąże. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę radny na Polsku, proszę. Tak, panie dyrektorze, ponieważ pan radny Miedzianowski zadał pytanie, ja albo nie usłyszałem odpowiedzi na nie, albo nie padła ona w ogóle, ale też chciałbym dowiedzieć się odnośnie właśnie terminu, kiedy będzie ten program naprawczy, ponieważ pan dyrektor mówi o tym, że na sesji mówił pan, że formalizm ma 7 dni, teraz pan twierdzi, że umowa była taka elastyczna i tak dalej, żeby dopracować dobry termin. Ja bym chciał się dowiedzieć, kiedy konkretnie będzie. Prosiłbym, żeby pan artykułował, kiedy mówi o konkretnych datach, a kiedy te daty są elastyczne, ponieważ my wtedy no, do tych elastycznych terminów nie będziemy przywiązywać większej wagi. I też pytanie, no, o ile wzrosną te zobowiązania szpitala, nie tylko wymagalne,
jeżeli ten termin będzie terminem elastycznym, bo jeżeli nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, kiedy ten plan, my jako Rada Miejska, kiedy ten plan naprawczy zacznie funkcjonować, a od niego jest wiele uzależnione, jeżeli chodzi o zobowiązania szpitala, no to tak naprawdę pytanie, jakie będą zobowiązania finansowe. I tu kolejna kwestia, jaką Państwo przewidujecie stratę finansową na koniec 2022 roku i jakie zobowiązania wymagalne szacujecie, że mogą być? Natomiast jeśli chodzi o program naprawczy, precyzyjnie, mamy podpisaną umowę z Formedisem, że oni mają 2 tygodnie czasu od złożenia kompletnych dokumentów wyjaśniających przez nas. Myśmy ostatni dokument składali pod tytułem sprawozdanie finansowe za rok 2021. To sprawozdanie zostało przygotowane w ostatnim dniu marca i powinniśmy zgodnie z umową, z tym, że no, umowy mają to do siebie, że czasami jest ten pościsk. Powinniśmy mieć w piątek teoretycznie ten materiał do, też do naszej oceny i do uwag, bo to też się tak odbywa, że firma przedstawia, musimy się odnieść do tego, czy wszystko, co tam zostało, temu się podoba, czy też uznajemy te zapisy za realne i zgodne z naszą też ideą, bo to jest cały czas konsultowane. Więc w tak zwanym optymistycznym podejściu powinien to być piątek. Natomiast ja zakładam, że to będzie ten tydzień po świętach, dlatego że no być może pojawi się jeszcze pytanie, jakieś niejasność i tak dalej do nas z Formedisu. Na dzień dzisiejszy nie mam tych zapytań, natomiast takie coś może być. I tutaj będąc ostrożnym, bym to ten tydzień po świętach brał pod uwagę, jeśli chodzi o przedstawienie nam tego programu naprawczego przez Formedis. Jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne i ewentualnie pożyczkę, którą byśmy mieli z BGK. Pożyczka z BGK, ona nam nie rozwiąże problemu zadłużenia w tym sensie, że tego zadłużenia będzie również zmieniliśmy, bo w pierwszym wariancie naszego programu też zakładaliśmy po prostu inną organizację psychiatrii naszej. W tej chwili mamy pozytywną opinię, lista jest złożona do ministra zdrowia i czekamy na zarządzenie czy rozporządzenie ministra zdrowia, jeśli chodzi o utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Grudziądzu. I to jest szansa, bo gdybyśmy nie weszli w ten system, po prostu psychiatria jest do likwidacji, bo to jest tak źle opłacana część funkcjonowania szpitala. Natomiast jeżeli to centrum utworzymy, jest to na przykładzie tych centrów, które już funkcjonują w Polsce, jest to opłacalne. I tutaj, tak, no i drugi poziom referencyjny. Także tutaj no, to powinno nam pomóc, jeśli chodzi o kwestie też na finansowania. I jeszcze o stratę pytałem na koniec roku. Straty według planu finansowego tej straty nie ma. Natomiast przy korekcie najbliższej, które będziemy sporządzać, ja według swoich szacunków i wyliczeń uważam, że nie powinniśmy tej straty mieć większej niż 10-15 milionów, ale to też z tytułu tego, żeby utrzymać wskaźnik, czyli tę grupę C, bo przy wyższych stratach po prostu możemy wpaść w grupę B i tutaj będzie problem dla szpitala jako takiego, dlatego że tutaj z urzędu wchodzi tak zwany nowy zarządca, i w zasadzie no, miasto czy skład tworzący ma tam za dużo do powiedzenia, nie ma wtedy. I tutaj to jest takie niebezpieczeństwo. Tutaj też zobowiązania wymagalne nie powinno przekroczyć około 50 milionów złotych. Według tych szacunków takich wstępnych, to wszystko zależy od przychodów też, jakie będzie. Bo czym wyższe przychody, to się ta bariera też przesuwa do góry przy liczeniu tych wskaźników. Dziękuję. Ja chciałem proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja w uzupełnieniu tutaj Pana Dyrektora Kotneka z ramienia podmiotu tworzącego chciałbym powiedzieć, że sytuacja związana z zaciągnięciem finansowania w BGK-u, ona ma rzeczywiście spowodować obniżenie kosztów finansowych plus uwzględnienie ewentualnie tej karencji, o której mówił Pan Dyrektor, ale w
pan dyrektor Kordyn poruszył bardzo ważny temat, mianowicie rozwoju szpitala w kontekście inwestycji kolejnych. I tu chciałbym powiedzieć, że miasto jako podmiot tworzący co roku przeznacza około 12 milionów złotych na dokapitalizowanie grudziąckich inwestycji medycznych, a z tych pieniędzy grudziąckie inwestycje medyczne spłacają pożyczkę do Siemens Finance. Pożyczka była zaciągnięta na budowę części budynków szpitala. Natomiast to jest część historyczna, czyli miasto płaci rachunki, które były związane ze szpitalem. Natomiast co do nowych inwestycji i źródeł finansowania, to chciałbym podkreślić, że istnieje uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą Program Inwestycyjny Modernizacji Podmiotów Leczniczych i tutaj mają być przygotowane pieniądze na trzy, jak gdyby takie pionie. Pierwsze, wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zwiększenie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych, zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie, modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny. Poza tym wymiana łóżecznika, poza tym wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego. Czyli to jest jak gdyby podkreślenie tego, co chyba jest powszechnie wiadomo, że podmioty tworzące, zwłaszcza podmioty samorządowe, nie dysponują pieniędzmi takimi, które by pozwalały na utrzymanie w części inwestycyjnej szpitali, zwłaszcza tak dużych szpitali, jakie mamy w Grudziądzu. I stąd ta propozycja, która została tutaj przedstawiona w uchwale Rady Ministrów. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze. Ja mam prośbę do Pana Dyrektora, bo obserwujemy te pytania, które są zadawane na sesji. Pan Dyrektor często, tak jak wypowiada się, jest, no, nie jest w tym momencie przygotowany na niektóre odpowiedzi, tak? Mieliśmy sesje poprzedzające tą zgodę na pożyczkę, gdzie sytuacja, którą Pan przedstawiał, była bardzo pozytywna szpitala, że szpital się rozwija, że sytuacja jest stabilna. Później nagle mamy sesję, gdzie musimy podjąć decyzję, że trzeba spłacić zobowiązania wymagalne, tak? Ostatni przykład, Panie Dyrektorze, kiedy mieliśmy o tych zastawkach serca. Ja jako zadający pytanie, no miałem wrażenie, że są prowadzone negocjacje. Dopiero Pana wyjaśnienia w oświadczeniu wskazały, że Państwo tylko złożyliście ofertę. Państwo dopiero jesteście na etapie pozyskiwania zgód, różnych konsultacji, ale w przestrzeni publicznej to jest tego typu sprawa, że radni, no nie jesteśmy fachowcami, tak? Ja bynajmniej ze swojej strony, jeżeli można by takie informacje, które ma Pan sprawdzone, ograniczyć i Pan je wypowiada na sesji. Te, które nie są sprawdzone, tak jak widzimy w chwili obecnej i to na pewno też to było wpływem Pana i radnego Smolarka, Pana radnego Napolskiego, że dzisiaj zwołali Panowie to posiedzenie, to byśmy tego problemu nie mieli. Jeżeli można tak Pana dyrektora prosić, ograniczmy się tylko do faktów stwierdzonych, wtedy nie będzie takich pytań z naszej strony i nie będzie takich przepychanek. My wszyscy chcemy dobrze, tak? Chcemy, żeby się szpital rozwijał, żeby finanse się unormowały, ale kiedy przekaz społeczny jest tego typu, że dostajemy taką informację, gdzie jeszcze potem Państwo to wyjaśniacie, no to wychodzi do tego, że radni albo się nie znają, albo nie chcą zrozumieć Państwa. Więc jeżeli jest możliwość, ograniczmy się do spraw, które Państwo macie sprawdzone. Co nie może Pan Dyrektor nam zweryfikować, prosiłbym wtedy na piśmie. Jeżeli jest taka możliwość, Panie Dyrektorze. Dziękuję. Także dziękujemy bardzo, Panie Dyrektorze. Mam jeszcze słowo, że taki materiał przygotowałem, być może to jest znana sprawa, ale to jest taka historia, no, potwierdzona z moim podpisem, jeśli chodzi o historię od 2006 roku. W szpitalu oczywiście tam na początku, to jest jak potem co roku, jak się wszystko to kształtowało u nas, może to się przyda, może nie. Jeżeli ktoś Państwa chce, to proszę bardzo, żeby...